okna. Do narożnika niebieskiego zapraszam reprezentanta CrossCore Gdańsk oraz Wataha Płock. Zawodnik mierzący 186 cm, ważący 103 kg i 800 gramów. Przed Państwem Mateusz Paskuda! Mr. Mech, you know how we do. Se acabó. Free drinks in the house. Word. Everybody drinking tonight. Get that way. Por ahí viene el perro, por ahí viene. Roll something. Right. Cae la gola. Yo, check it out. Swing a bat on you like the devil himself. Put it on in sickness or health. Make it you could only breathe with help. I ain't playing. You don't wanna hear what you're saying yourself. Hit the street with incredible beats. We renowned for tearing it down. Never have you heard a similar sound. Like a drop off with shit pop off. Feel a hot one. Side scorching from a hot gun. Niggas get lost in the buildings with money and the children. Not the type to talk too much or catch feelings. Dominican flag over the bed on the ceiling. Protect everything I rep. That's the first thing, many things follow. Bullets stay hollow. You acting like if we don't chew, you can't swallow. Niggas try to change my plans. I'ma beat you till I break my hands. Drew the German every Shaka place boom. I stand. Yo, it's big sight, baby. You don't want no problem. Suckers. I oto w naszej klatce melduje się Mateusz Paskuda! Narożnik niebieski. A jego przeciwnikiem w narożniku żółtym będzie zawodnik reprezentujący Underground Warszawa Wola oraz Landowski Akademia Boksu. Zawodnik mierzący 180 cm z zawodowym rekordem 2 zwycięstwa i 1 porażka. Przed Państwem Dariusz Sierhej! Ten, który mocno wierzy. Potrzebna silna wola, dosyć spory zapas wiedzy. Do pewnych decyzji po prostu trzeba dojrzeć. Co zamierza osiągnie, zostawi coś po sobie. Lepszy, słabszy wśród silniejszych niż najlepszy wśród słabych. Po drodze popełni błędy, nie ma nadziei bez skazy. Mocna wiara w siebie, przydadzą się roszady. Nie chcę, nie zrozumie ten w szeregu z przegranym. Uczeń jest gotowy, pojawi się mistrz. Kiedyś znów serce zabije, ktoś doceni cię jak nikt. Ciężko łatwo żyć, ciężej nie wierzyć w nic. Pojawia się i znika, jak transakcja blik. Codziennie, niezmiennie, na każdym polu rozwój. Niezależnie według siebie czynić dobro, nie na odwrót. Jak ta jedna z form do samoudoskonalenia. Nadzieja, dasz radę, życzę ci powodzenia. Ja dam radę, to też radę sobie dasz. Zrobiamy maksymalnie w górę, bo dlatego ja opłat, czyli bez limitu. I mamy naprzeciwko siebie Mateusz Paskuda z Wataha Płoc kontra Dariusz Sierhej z Underground Warszawa Wola i Landowski Akademia Boksu. Panowie, doświadczenie podobne, bo 2 walki na koncie Mateusza Paskudy i 3 walki na koncie Dariusza Sierheja, który bardziej doświadczony życiowo, bo 41 lat, 31 lat Mateusza Paskudy. Cięższy od swojego rywala Mateusz Paskuda. Zobaczymy, czy będzie w stanie te kilogramy przekuć w zwycięstwo. Tak jak powiedziałeś tutaj, Mateusz Paskuda jest zawodnikiem młodszym, cięższym i wyższym. Także no te warunki fizyczne po jego stronie, chociaż przewaga kilogramów w wadze ciężkiej nie zawsze tak naprawdę idzie na korzyść z zawodnika. Umówmy się, że też każde uderzenie w tej wadze może tak naprawdę zakończyć pojedynek, bo tutaj ciosy ważą zdecydowanie więcej. Sędzią tego pojedynku w klatce jest Szymon Bońkowski. I już za moment nam się walka
rozpocznie. No i jest to najwięcej kilogramów podczas dzisiejszej gali Silesian MMA w klatce. No tak jak mówimy, kategoria Open, także przy kategorii Open polecane jest niemruganie. Ponieważ tutaj waga te ciosy, jest tutaj nieistotna. Tak, tutaj te ciosy naprawdę sporo ważą. Mateusz Paskuda, dwie walki na koncie, co prawda dwie przegrane, więc na pewno będzie zmotywowany do tego, żeby odnieść właśnie pierwsze zawodowe zwycięstwo właśnie w klatce Silesian MMA. Dużo kopnień ze strony Mateusza Paskudy i ładne przechwycenie. Ależ wleciał swojego rywala Mateusz Paskuda. Po raz kolejny mamy ten aspekt zapaści się, dociskania do siatki. Oż taka próba siłowa i ląduje Dariusz Serhiej w dosiadzie. Czy wykorzysta? Tu ma kupę siły. Jest to początek walki. Tak, potężne łokcie spadają na głowę Mateusza Paskudy. Czy wykończy to Dariusz Serhiej? Ależ przejście! Ale tutaj teraz obejście. Myślałem, że do balachy gdzieś tam będzie się ewentualnie spinał. Widać woli pozycję boczną. Widać również, że już jakieś paskudne rozcięcie na twarzy Mateusza się pojawiło, ponieważ pojawiła się krew. No jak już tą łokcie, no nie odpowiada na agresję swojego rywala Mateusz Paskuda, co właśnie skutkuje tym, że Szymon Bońkowski jest zmuszony przerwać ten pojedynek. Szybkie zwycięstwo Dariusza Serhieja i dopisuje trzecie zawodowe zwycięstwo do swojego rekordu. Czyżby Akoprzos tak w strachu? No nie wiem, czy Akop w strachu, ale Dariusz na pewno w szczęściu tutaj bardzo zadowolony. No i ma z czego się cieszyć, bądźmy szczerzy. No tutaj, tak jak mówimy, Mateusz Paskuda rozbity. Widzimy, że tutaj trwa to chyba z nosa. No to tam bardzo dużo łokci poleciało na głowę Mateusza z góry. No umówmy się, łokcie robią dosyć duże spustoszenie, jak i w głowie, jak i na rozcięcie. O, chociaż tam chyba bark wyleciał Mateuszowi i Paskudzie. Tam kontuzja barku, dlatego oj. No niestety, bark wyleciał ze stawu. No, tak. Oczywiście jest to poważna kontuzja, ale pozwolę sobie też żartować, że dobrze tej walki nie wygrał, bo inaczej sędzia musiałby tą rękę podnieść do góry jeszcze. Dokładnie tak, no. No umówmy się, no, nie da się kontynuować pojedynku z kontuzją. Walkę, którą przez TKO zwycięża Dariusz Serhiej! Ale ten bark wytłumaczył, dlaczego właśnie tutaj nie było ze strony Mateusza jakiejś tam takiej dynamicznej obrony, aktywnej obrony podczas kiedy Dariusz zadawał te ciosy w parterze, kiedy leciały te łokcie. No Mateusz tak naprawdę leżał i czekał na koniec tego pojedynku. Szybki pojedynek. No tak to przeważnie bywa w tej wadze ciężkiej. No tutaj jak już się straci pozycję, jest pozycja dominująca, to bardzo ciężko z tego uciec. No i mamy tego efekt. No na pewno tutaj ta kontuzja nie pomagała Mateuszowi Paskudzie w kontynuowaniu tego pojedynku. Paskudna kontuzja. Miał być dzik, jednak był ktoś inny. Szybka wygrana. Też dzik tak naprawdę, także widzicie, to mój czwarty zawodnik, dużo większy ode mnie. Nie chcę już tych dużych zawodników, chcę już mieć zawodników w swojej wadze, ale pokazałem tą walką, że z dużymi też się potrafię bić, że dużych też potrafię pokonać. Stresowałem się bardzo, bo dzień przed dowiedziałem się, że nie będę walczył z Fidzikiem, bo się wystraszył najprawdopodobniej. Szukali mi zastępstwa, znaleźli. Cieszę się z wygranej i przede wszystkim dedykuję tą wygraną swojemu trenerowi, bo naprawdę jest niesamowitym gościem, niesamowitym trenerem, który wkłada w to, co robi, całe serce. To dwóch gości, którzy mnie przygotowują do każdej walki. To mój rehabilitant, lekarz, który naprawdę robi robotę i bardzo im dziękuję. Dziękuję również swoim sponsorom i chciałem taką powiedzieć bardzo ważną rzecz, że tak jak w moim przypadku,
Ja mam 41 lat. Najważniejsze jest we wszystkim tym, co się robi, żeby ktoś nas wspierał. I ważne, żebyśmy cokolwiek chcemy robić. Czy chcemy walczyć, czy chcemy, nie wiem, grać w hokeja, czy cokolwiek inne rzeczy, to ważne, żeby przy nas był ktoś, kto będzie nas tym wszystkim wspierał. Dokładnie, dokładnie. To jest najważniejsze. Powiedz mi, jakiego marzysz sobie teraz przeciwnika? To znaczy, no niech chwilę pomyślę. Hejter, a kopa Szostaka. Pewnie przesłanie teraz będzie do niego, bo chcesz się dokopać do tej walki już od dawna. Więc to nie marzę teraz o żadnej walce. Miałem w tym roku 3 walki zawodowe z dużymi zawodnikami, z dużo większymi od siebie. Chciałbym odpocząć naprawdę. Ciężko ten rok przepracowałem. Cały rok treningi i jakby życie moje ułożone pod treningi, a nie pod firmy i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym odpocząć, ale oczywiście jak najbardziej Akopa wyzywam po raz już któryś tak naprawdę. Nie będę go hejtował, nie będę go wyzywał od różnych. Chcę z nim walki czysto sportowej, tak jak tutaj wchodziłem do każdej walki, w której wchodziłem. Wychodziłem z szacunkiem i sportowo. Także Akop, po raz kolejny. Myślę, że MMA Attack da ci propozycję dobrą, więc zróbmy to, zawalczmy i zakończmy tą po prostu żenadę tak naprawdę, bo nie jestem żadnym hejterem, nigdy go nie hejtowałem. Wymyślił sobie, bo chciał, nie wiem, pokazać, że jest taki niesamowity, a ja przyszedłem do jego na sparring, w ogóle się jego nie bojąc. Człowiek o wielkim sercu, dlatego Darka nagrodźmy jeszcze raz wielkimi brawami. I może wreszcie doczekamy się tej walki. Ale powiedz mi, jakieś propozycje od innych federacji, jakieś plany na najbliższą walkę? Propozycje mam naprawdę. Tydzień przed tą walką miałem już propozycję na galę na styczeń. Na razie podziękowałem. Także mówię, chcę odpocząć. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz, że koszulkę z walki, w której wchodziłem, przekazuję na fundację. Szwala pomaga. Także pewnie później będzie licytacja. Przekazuję ją i niech niesie dobro. Super, dziękujemy. Wielkie serce,